tutaj moja koleżanka. No nie da się bez tego światła, niestety, moja droga. I jej śliczne dzieciaczki dzisiaj sobie przyszły na świat. Już takie duże, z pazurkami i włosami. No ładnie, postarała się, tak. Taki wielki brzusio miała, szersza niż dłuższa, nie? Jakieś liczności. I cztery takie. Na pamiątkę, widełko. No pokaż do kamerki, jak to śliczne wyglądają te twoje dzieciaczki. Kitełka ma niestety areszt domowy. Taki króciutki na dzień dwa, bo w biurze, w kanapie, naszym lotniskowym biurze, sobie wybrała gniazdko. No a tam niestety nie może być, nie pozwalają. Biuro zamykane na noc, więc przeniosłem ją tutaj do jednej ze starych przyczep kempingowych. A ona zaczęła wynosić te małolaciki. Mi jednego przyniosła. No to ja z powrotem. Później drugi raz. No to ja jeszcze raz i zamknąłem ją. To sobie jadełko ma, wodę. No i tak się musi przyzwyczaić, że tutaj je musi potrzymać. Ciekawe, czemu ona je wynosiła. Nie wiem, myszy tutaj się boi, czy co? Piękne, masz dzieciaczki, piękne. Jak miło. No, idę kitełka, bo za szlifierkę trzeba jeszcze złapać na chwilkę. Później cię przyjdę odwiedzić.